Czym jest dla Was patriotyzm i czy można się go nauczyć? Takimi pytaniami uraczyliśmy Słupszczan podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości na Placu Zwycięstwa. Zapraszamy zatem na czwarty odcinek Słupskiej Sondy Ulicznej, którą tradycyjnie przygotowujemy wraz z portalem gryf24.pl. Bardzo dobrze, świetnie. I pytamy, możemy, mogę? Koleżanka już u nas występowała. Występowała u nas? A, ja nie pamiętam. No proszę, ja nie pamiętam. Słuchajcie, czym jest dla Was patriotyzm? Patriotyzm jest to szacunek do ojczyzny, do Polaków i no zgoda właśnie. A jak ten szacunek powinien się przejawiać w życiu codziennym? Może na różne sposoby, na przykład możemy ładnie się posługiwać językiem polskim, możemy słuchać muzyki polskiej, czytać książki polskie, no na różny sposób. Kupować produkty polskie? Dokładnie. A dla Ciebie czym jest patriotyzm? Zgodnie z koleżanką. A czymś jeszcze więcej? W przypadku na przykład ataku na Polskę, poszedłbyś do wojska? Tak, mam, w sumie chciałem iść do wojska, nawet teraz. A ile masz lat? 14. A czy swoją przyszłość wiążesz z wojskiem? Tak. I to twoim zdaniem też jest patriotyzm? Tak. A na przykład, a szacunek do rodziców, do innych ludzi? No to też jest patriotyzm. A jak ty, ty jesteś patriotą? Znaczy myślę, że tak, bo szanuję swoich rodziców i no. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czym jest dla pana patriotyzm? Tak. To są nasze dzieci, nasze pokolenie, nasza przyszłość. Ile tych dzieci jest? No teraz mamy 8, czasami 10, ponieważ zajmujemy się również dziećmi. Rozumiem, wychowaniem dzieci przede wszystkim, to jest patriotyzm pana zdaniem, tak? Również naszych przyszłych pokoleń i przekazywaniem ich naszych patriotycznych tutaj zasad, dlatego tu jesteśmy. Ponieważ niepodległość dla nas jest bardzo ważna i to, co nasza ojczyzna dla nas może nam dać. O. Może ciebie, kolego, spytam, czym jest dla ciebie patriotyzm? Jesteś patriotą? Tak. Kochasz swój kraj? Tak. Kochasz swój kraj, tak? A jak to przejawiasz w życiu codziennym? Jesteś grzeczny dla mamy, dla taty? Tak. Dobrze się uczysz? Tak. Zapowiedz coś sam teraz. Nic. Dziękuję bardzo. Czym jest dla pani patriotyzm? To jest bardzo głębokie uczucie, które powstaje od dzieciństwa. I ono powstaje dzięki rodzinie, dzięki otoczeniu najbliższemu i staje się coraz to większe. A czym się dzisiaj powinien przejawiać patriotyzm? No przede wszystkim szacunkiem do symboli narodowych. One mówią o wszystkim. Do nich należy podchodzić z szacunkiem. A czy patriotyzmu można się nauczyć? Patriotyzmu można się nauczyć, ale trzeba chcieć. Trzeba widzieć to, co nas otacza, szanować, dbać o to. No i hołubić po prostu, bo to jest nasze. Rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję. Jak sama nazwa mówi, patria, ojczyzna, miłość do ojczyzny. A czym się powinna przejawiać ta miłość do ojczyzny? No, pracowitością, obowiązkiem wypełnianym dobrze. No i braniem, jak to się mówi, w swoje ręce spraw dotyczących kraju, a najpierw rodziny. A pan czuje się patriotą? Tak. Tak. Dziękuję panu bardzo. Pytamy dzisiaj, czym jest patriotyzm dla pana? Patriotyzm to jest coś, co się nosi w sercu. A czym się przejawia w życiu codziennym? Przede wszystkim stosunkiem nas samych do innych, tym, co mówimy, tym, co robimy. A czy można się tego nauczyć? Myślę, że to się wynosi z domu, to tego się powiedzmy uczymy, tak? Przy takich okazjach jak dzisiaj i każdym innym momencie, kiedy możemy stwierdzić, że no, coś dobrego wnosimy dla innych. Teraz możemy się właśnie uczyć tej historii w sposób otwarty, nie musimy unikać tego. No i to jest to, co nas jakoś wzmacnia, tak? Jest pan tutaj z dziećmi, czy uczy pan dzieci patriotyzmu?
No sama, myślę, obecność ich tutaj i przy okazji każdej takiej uroczystości, one są, one towarzyszą często mi. No dzisiaj akurat jestem służbowo, czasami jestem poza służbą i wtedy też uczestniczymy w takich uroczystościach. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. Nie wiem, świętem. A jak się powinien przejawiać w życiu codziennym patriotyzm? Wiem. Pan co? Powinniśmy być dla siebie bardziej tacy mili. Mi się tak wydaje, ale nie jest tak, jak powinno być. A jeśli chodzi na przykład o zakup produktów polskich? No to też jest bardzo mało właśnie naszych produktów polskich w sklepach. Jest więcej zagranicznych jak naszych, nie? Ale to może właśnie jakbyśmy kupowali wszyscy polskie produkty, to wtedy... I czy to w ogóle jest przejaw patriotyzmu takiego? Tak, zgadza się. Więcej naszych produktów polskich, a nie... Patriotyzmu można się nauczyć? Można. Można też, ale najlepiej jak w domu się mówi o tym, prawda? I przekazuje się naszym dzieciom. Powinno to wyrosnąć z tradycji rodzinnych. Tak, zgadza się. W domu rodzinnym. Dziękuję pani bardzo. To jest dla mnie coś takiego, co po prostu ciężko sobie wyobrazić niektórym ludziom. To jest dla mnie wielkie święto, wielka uroczystość. No po prostu coś, co powinno w każdym człowieku być w naszym wolnym kraju i trzeba to uszanować. A czym się przejawia patriotyzm? Czym się przejawia? No, jak postępuje człowiek, który uważa się za patriotę? To patriota to wszędzie potrafi się zachować i uszanować to święto takie dzisiejsze. Są ludzie, którzy przeszli Sybir, którzy ciężko przeżywali, a dzisiaj się cieszą tym dniem i przyszli. Powinniśmy pamiętać o naszych tradycjach, tak? O naszych klęskach, zwycięstwach. Tak, i cały czas o tej niepodległości, żeby nasz kraj był wolny, żebyśmy nie mieli strachów ze wschodu, żebyśmy żyli szczęśliwie. A jak zachęcić młodych ludzi do tego, aby postępowali zgodnie z ideą patriotyzmu? To jest bardzo trudno. To jest bardzo trudno, bo w domach się są domy, że się uczy, tłumaczy się, ale ulica, towarzystwo psuje. Szkoła powinna uczyć patriotyzmu? Tak, przede wszystkim szkoła, dom. Szkoła, dom. Dobrze, bardzo pani dziękuję. Oto bardzo szerokie dla mnie pojęcie. Wiąże się przede wszystkim z tym, co w tradycji historycznej, ale także z tym, co na co dzień wiąże mnie z tą ziemią i z tym krajem, a wiąże mnie bardzo dużo. Właśnie, a jak możemy przejawić patriotyzm w życiu codziennym podczas pokoju? A są takie wyświechtane zwroty, które się w takich przypadkach używa i mówi się o tym, że pracą, że właściwą postawą. Tak naprawdę rzeczywiście musimy sobie bardzo często przypominać o tym po prostu, że jesteśmy Polakami i powinniśmy być z tego dumni. I mamy powody do tej dumy. Dała nam te powody i nasza historia i zachowania tych wszystkich pokoleń, które były przed nami. A my jesteśmy kontynuatorami, a w związku z tym nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli w jakikolwiek sposób odciąć się od naszej historii i odciąć się od tego wszystkiego, co do tej pory było. Nawet tam na emigracji, gdzie znalazło się całe mnóstwo także naszych przyjaciół i naszych znajomych, oni także hołdują temu wszystkiemu, co z Polski wynieśli. Temu wszystkiemu, co nazywamy stylem, polskim stylem życia, polskim stylem zachowań. Bo takie przecież jest, mamy te indywidualne zachowania, które są znane w różnych miejscach na świecie. Nie zawsze lubiane, ale charakteryzujące nas, Polaków w szczególności. Czy patriotyzmu można się nauczyć i czy powinniśmy się go uczyć? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie, bo patriotyzm w polskim pojęciu wysysa się z mlekiem matki. A w związku z tym każdy, kto jest związany z tym krajem, czuje się patriotą od momentu urodzenia niemalże. Jest to oczywiście kwestia także tego, aby systematycznie prowadzić różnego rodzaju
pracę dydaktyczną, powiedziałbym, i starać się przede wszystkim przekazywać czy rozszerzać horyzonty pod tym względem młodemu pokoleniu. A więc w jakimś stopniu na pewno tak. Natomiast to jest kwestia całego szeregu zachowań i całego szeregu emocji, które z tym się wiążą, a tego nauczyć się nie da. Odpowiedzi były w miarę zbliżone, ale spodziewaliśmy się takich wśród osób, które postanowiły osobiście uczcić 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszy pogodne podejście mieszkańców do kwestii patriotyzmu, który utożsamiany jest z miłością do kraju, a nie pretekstem do przejawiania agresji wobec wszystkich, którzy w ten czy inny sposób wykraczają poza ogólnie przyjęte normy bycia Polakiem.